Szkodzić się zrozumieniu, że cele w Rosmanie są naprawdę niskie. Rosman, duże zakupy i małe wydatki. Nam, jak dorosnę, będę lepszy potwory. Albo nie, zwierzęta. A ja zostanę kucharzem, będę piękna i cały czas dzisiaj mówimy o moherowej Warszawie. Warszawa jest moherowa. Państwo zobaczą te liście. Jakie są piękne żółte liście, złote liście. Dobrze, że chociaż na chwilę dzisiaj słońce wyszło. Jak ja lubię piątki, jak ja lubię moherendę, jak ja lubię piękne zakończenia tygodni. No bo tutaj w Warszawie, wiecie państwo, wyje ta majewska. Kurczę! Jaka ta piosenka długa, 6-7 minut i wyje, a ci moherowi zamiast coś, jakieś ciepłe słowo powiedzieć, to puści te i ona wyje, no, wyjdzie. Czy gęsina rzeczywiście... Tak. Cała Polska je gęsinę, bo teraz w Lidlu pierś z gęsi marki Rzeźnik 21,90 za kilogram. O papieżu teraz będzie mówiła, no. 21,90 za kilogram. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nikt się pomodlą, może będą lepsze. Może się ockną, a będą wiedzieć, na jakim gruncie stoją. Można coś z tym zrobić. Pojawią się kolejny raz i kolejny Świadkowie Jehowy, bo oni tutaj Świadkowie Jehowy w Warszawie nie są, a przyjeżdżają z Anglo, Ameryki Białystok, która to Anglo-Ameryka Białystok jest piękna, jest zielona, dużo lasów, Podlasie, USA, Anglo-Ameryki Białystok. A tutaj Polska, a z gołymi duszami chodzą, żółte liście i ta litka chodzi do zakonnicy po majtki. Ja mówię, zobacz, powinnaś chodzić, brać te majtki od zakonnicy, po co tutaj komuś do domu wleźć, wodę ciągnąć, ciepłą i prać. Przecież tak, żeby wypłukać po upraniu, to trzeba 3 razy więcej wody do tego. I bezczelna baba tutaj jak mnie nie ma, ja to przyuważyłam, jak ona biega, jak mnie nie ma, tu do okna, tu zajrzeć, tu zobaczyć, tam zajrzeć, że jak mnie nie ma, jak ja się nie patrzę. To za bezczelny babsztyl. Jest nie u siebie w domu i jeszcze mówiła, że łóżka nie odda tutaj tej Jadwidze Grabowskiej. A ja mówię, a co? A to twoje łóżko? No ona się tak zastanawia. A co? To twoje łóżko? Przecież ode mnie dostałaś. Nawet przy tym policjancie przy dzielnicowym mówię tej, że dostałaś ode mnie, dałam ci łóżko. To więc siedź cicho. A ty chodzisz i kraczesz i narzekasz na swój los. Że co? Mało ci bogactw? Chcesz na tą wioskę jeszcze więcej bogactw? Wywieźć o swoją dupę się tylko troszczysz o swoją rodzinę, jak to powiedział Janek Maciej Witek, którego okradłaś, bo tutaj są sprawozdania, są wszystkie te papiery, że ona przecież wcale tych pieniędzy nie spłacała. Janek Witek wziął przecież są dokumenty, są tutaj papiery, pożyczki. Prawie 4000, sporo tego było. Janek Witek musiał spłacać, jemu wchodzili na tę rencinę, co miał z niej opłacić. Mieszkanie nawet mu brakowało na komputer, to więc mu pomogło. Ale Janek Witek był wściekły, no przecież ta listka by nie pomogła na komputer, bo 70 zł miesięcznie to jest dla niego bardzo dużo, a ona nie miała pieniędzy wcale. Jeżeli chodzi dzisiaj dam ten rok, jej popalić tej liczki. Że co, nie słyszałaś, jak ja opowiadałam, że byłam na cmentarzu u Janka w Antoninowie? Tam pięknie tak śpiewają na katolickim cmentarzu. Piękne są drzewa, baobaby, ogromny to cmentarz, alejki, śmietniki, nawet są toalety, tego na cmentarzach nie ma. Jeżeli chodzi o ruch prosumencki, bo tam też fotowoltaika się najbardziej rozwija, to z 3000 prosumentów doszło do wzrostu do 9000. Jak też przedstawiają dane Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, w tym momencie pozdrowię pana prezesa Stanisława Pietruszko, który przekazał nam te dane. Na dzień dzisiejszy w Polsce już mamy 153 MW włącznej mocy właśnie zainstalowanej w fotowoltaice. No i tych małych systemów przydomowych jest ponad 11 200 na łączną właśnie moc ponad 62 MW. Więc
idziemy ostro do przodu. No, mamy te 150 MW, ale jest zarazem powiedziane w tym raporcie, który pan cytuje, w tej informacji pochodzącej z wywiadu, że to jest jak na taki kraj jak Polska jednak mało, że ten potencjał powinien być co najmniej 10-krotnie większy. Panie prezesie, jaki jest stan fotowoltaiki w Polsce, pana zdaniem? Mamy na ostatnie miejsce w Europie pod względem ilości mocy fotowoltaicznych na głowę mieszkańca. To obrazuje, gdzie się znajdujemy. I rzeczywiście późno zaczęliśmy i rozwijamy się bardzo wolno. Zgodnie z tak zwaną poprawką prosumencką do ustawy o odnawialnych źródłach energii, która została wykreślona w czerwcu tego roku, mieliśmy zbudować 200 tysięcy instalacji prosumenckich do 2020 roku. No, jedziemy zdecydowanie wolniej. Natomiast mnie martwi coś innego. Mnie martwi to, że obecne sukcesy na rynku energetyki prosumenckiej wynikają z bezwładności, dlatego że jest duże zainteresowanie, ludzie inwestują, natomiast według naszych analiz te rozwiązania ustawowe nie zapewniają opłacalności inwestycji i dlatego najbardziej się cieszę, że powstało kilkaset instalacji, których właścicielem są firmy, dlatego że firmy płacą więcej za energię elektryczną, będą płacić więcej na taryfach C, mają też niższe koszty, bo nie płacą VAT-u i mają niższe podatki, w związku z tym tam jest opłacalność, natomiast uważam, że przepisy dotyczące prosumentów osób indywidualnych powinny być poprawione, żeby ich nie narażać na straty ekonomiczne. Może za wyłączeniem takich osób, które prowadzą działalność gospodarczą w domu, tych wolnych zawodów, bo oni mieszkają w domu, pracują w domu i wtedy rzeczywiście na taryfach C mogliby uzyskać opłacalność. Bo przypomnijmy, ta nowelizacja spowodowała, że nastąpiło odejście od taryf gwarantowanych, tak? I to jest właśnie najgorsza rzecz, dlatego że wielkie firmy chcą w rynku mocy, chcą kontraktów długoterminowych, żeby zacząć inwestycje, natomiast ten prosument w tej chwili nie wie, jaką będzie miał cenę energii w przyszłości za 15 lat, ale nie zna struktury taryf, nie zna składnika zmiennego, ten na tym, na którym oszczędza, czyli inwestuje w ciemno. Dają, bo straciliśmy pewność inwestowania, bezpieczeństwo inwestowania tak nieświadomych inwestorów. W Warszawie ludzie nie Panie mówią, dyrektorze, ale coś ta ustawa dała w zamian, tak? To pochodzi z Olsztyna zresztą właśnie. Tak. Trzeba przede wszystkim zauważyć, że prosument w poprzedniej edycji, w poprzednim rozumieniu, to sugerował, że prosumenci czy drobni wytwórcy to są przedsiębiorstwa energetyczne nastawieni na sprzedaż energii. To nie do końca jest prawda. Oni przede wszystkim chcą zużywać energii na własne potrzeby. Dlatego w tym celu stworzono system opustów, czyli system możliwości magazynowania energii niewykorzystanej w danym momencie w sieci i możliwości jej wykorzystania w kolejnych 365 dniach w stosunku 1:0,8 albo 1:0,7. To jest bardzo elastyczne rozwiązanie i to, o czym mówił pan prezes Wiśniewski, ono właśnie jakby nie wskazuje, czy nie usztywnia się na relację ceny czy usług dystrybucyjnych do ceny sprzedaży energii. Ono jest obowiązujące i w tym momencie on cały jest, czas gdzieś tu siedział w Warszawie, u jakiejś pijaczki, pił przecież Warszawa. Jak ktoś ma pieniądze, tego modelu regulacyjnego, nie pomocowego, powoduje, czy wskazuje na to, że jednak prosumenci trzeba wycyganić i dostrzegli dużą wartość białe w tym mechanizmie. Już podebrał. Ale czy potrzebne są dalsze zmiany w przepisach? Ja mówię, to kończymy naszą rozmowę za chwilę. Żaden kraj takim systemem, który teraz mamy w Polsce, nie rozwinął fotowoltaiki masowo. Do toalety, żeby to wykorzystać. Zmiany są na rynku tak dynamiczne, że oczywiście potrzebne są kolejne nowelizacje i dostosowywanie prawa. Dziękuję panu za rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi był dziś pan Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, i pan Mariusz Raciszewski. Czy on był na tych grobach ojców, bo nawet gdyby był, to a słuchacze, zapraszam do zajrzenia na stronę gospodarka.polskieradio.pl. Rysia.
dlaczego się zmiło nie lubi. Debata poranka. Rysi nie lubi, bo Rysia mówi przepędzić dziada nad Wisłę. 16 minut po godzinie 9 i Polskie Radio 24. Krzysztof Grzybowski, proszę Państwa, teraz jest zimno, niech on teraz sobie śpi. Niech on sobie nie przeszkadza, niech sobie pośpi podatku. Jeszcze dopóki tu można, my walczymy o spadek. Litwa miała pomóc, wcale nie pomaga, proszę Państwa, tylko gromadzi bogactwa jako chciwa baba i każda tłusta baba coś dookoła siebie jak biega, to o sobie myśli, prawda? Bo my tutaj mówimy najpierw o Makrynie Mieczysławskiej, potem o tej Lipskiej. No to więc tak, Makryna Mieczysławska gdzie co, jakie skarby gromadziła. Proszę Państwa, jak ona rzeczywiście może... Ta zapowiedź jest bardzo jasna. Przepraszam bardzo. Jacek Sasin zapowiedział także, że do końca roku to przecież jak nie tu, to tam. Ona gdzieś i tak uciekła. No to więc życie jest najcenniejsze. I teraz szybko mieć jakąś metodę na sukces, modę na życie. To ona wymyśliła to czy tamto. To każdy człowiek kłamie. A kto z Pałacu Kultury portretów schabowych nie bierze? Kto tutaj w Warszawie nie oszukuje? Kto tutaj w Warszawie i Salcesonów nie kręci? Salcesony mazowieckie są tu przekrętne, obrośne takie, tłuste, no bo jak tłuste, to się ten Salceson pomiędzy palcami przesuwa, przelewa. No także są te Salcesony, bo tutaj nie ma Podlasia. To nie jest Anglo-Ameryka Białystok, Podlasia był głos. No a jak Państwo macie na Cokole, jesteście w centrum i patrzycie się na Pałac Kultury Stalina i Lenina, to macie na Cokole napisane Anglo-Ameryka Białystok. 185 kilometrów. To jest do cholery daleko. No bo tutaj, proszę Państwa, gdzieś pod Warszawą się ktoś pokłócił. Kto to się pokłócił? Aha, ten Stasiek taki. Ja powiedziałam, żeby ten Stasiek opiekował się kurczaczkiem. No oczywiście nie ze względu na Stasiek opiekował się kurczaczkiem. No, i gdzieś tutaj ma matkę pod Warszawą, się z nią pokłócił i u Zaleskiego śpi. Zaleski z więzienia wrócił. No, był aresztowany, bo ktoś go posądził teraz. Ponieważ on nie jest bezdomny, to przecież może z powództwa normalnie odpowiadać z wolnej stopy. Może normalną praktyką jako mieszkaniec Warszawy może odpowiadać i do sądu się zgłaszać. Na policję się zgłaszać i sprawy swoje no, ale to jest rozwiązywać. Coś, co, natomiast ta Lipska, jak usłyszała, że pedofilia, że to, że raczej kontynuuje to, to już myślała, to, co robiła, że każdy to, co jest tutaj jest pedofilem i gadacze. Ja mówię, słuchaj, i duże przecież zaangażowanie wiesz, obywateli, ty jako tam ofiarowa coś uciekła z kościoła katolickiego, to tam prawie każdy to, jak mówią o księżach, to pedofil. Ja zaczęła bronić, że ja mówię, no o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyście sama wiedziała, że jesteś tą katoliczką, że jesteś moferowa, uciekłaś z kościoła i teraz ona będzie udawała tak ateistkę, jak powie ateistkę, to nie bardzo, bo tak, jak ukradła, wyżebrała ten obraz ze ściany dzieła metalowe Matki Boskiej, no to tak, Janek Witek mówił, że jak mu kiedyś zginęła posrebrzana łóżka, to że to Lipska zrobiła, bo ona wie, co to jest posrebrzane. Ona wie, co to jest złoto. Ona wie, co to jest srebro. I że to można sprzedać. Ona też dokładnie wie, gdzie co tu na sprawie. To znaczy tę łyżkę pozłacaną. Gdzie ją można upłynąć? Gdzie ją można sprzedać? Kiedyś jak ja miałam butelkę wódki, to nawet ludzka z Moskwy przyjechała do mnie na stadionie dziesięciolecia tutaj sprzedała. No bo ten stadion narodowy, gdzie był ten wasz ksiądz Basmola, a jeszcze zdaje się też nie papież. I tylko one są po prostu jakby wrzucane. Najpierw papież, potem ksiądz Basmola, de facto są ta z Moskwy, procedowane za 30 złotych pamiętam. Teraz sprzedała mi butelkę wódki, to miałam dużo pieniędzy. A kiedyś jak byłam tą pionierką Wojsko Obrony Terytorialnej, no to przecież mnie handel nie interesowała, że ona to są rządowe projekty, tak? To jest, także mi się wydaje, że tu jest troszeczkę nowa jakość, że mamy do czynienia z większą ilością projektów firmowanych przez rząd. No to mi to jest paradoksalne, że mówimy o nowej także, jakości proszę w przypadku Państwa, czegoś, co powinno ludzie być sobie muszą dawać normalną praktyką. Jakoś radę. No myśmy tutaj ten no to w takim razie myślę, że po kolei Cyryłowiczowi pomogli, ja jemu pomagam, bo
on taki już dyskusje, rozpaczy. Które wokół tych projektów się toczą. Najpierw może pani minister edukacji, pani minister Zalewska. Dziś odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności. Wniosek o wotum nieufności wobec pani minister zgłosiła Platforma Obywatelska. No, możemy zgadywać, że będzie tutaj mogła liczyć na wsparcie. To po pierwsze, po drugie, też nie będzie niespodzianki, jeżeli chodzi o to, jak rozłożą się głosy i kto wesprze ten wniosek, kto będzie głosował za panią minister. I do tego moglibyśmy jeszcze dołożyć tak naprawdę ciekawy głos prezydenta Dudy, który w jednym z wywiadów... No właśnie, teraz pytanie, jak te słowa traktować. Niektórzy chcą, twierdzą, że zasugerował, iż być może rozważy weto wobec tej ustawy reformującej polską edukację, jeżeli w tej ustawie nie zostaną uwzględnione tego rodzaju zastrzeżenia zgłaszane przez różne strony. No, tych zastrzeżeń, nawet w przypadku tej ustawy nie brakuje. No jest mnóstwo, rzeczywiście tutaj protestują środowiska nauczycielskie, już nie tylko związki zawodowe, ale nawet wiemy, że ten projekt, czy ta reforma, która ma być jakąś taką kompleksową reformą, spotkała się z krytyką ze strony środowisk bliskich rządowi. No, to jest rzeczywiście taki pierwszy projekt, który spotkał się z dużym oporem, tak naprawdę dużym oporem społecznym. No, kolejne dopiero były czarne protesty i były te projekty dotyczące praw reprodukcyjnych, praw kobiet itd. Natomiast no, tu rzeczywiście jest to ciekawe, że te środowiska, które mogłyby wspierać rząd, bardzo, bardzo ostro przeciwko temu zaprotestowało. No, tu najciekawsza chyba jest postawa, przynajmniej ostatnia postawa państwa Elbanowskich, którzy byli bardzo blisko współpracowali z panią minister, teraz mają coraz więcej krytycznych uwag wobec tego projektu. Tak, i rzeczywiście no, jest ciekawe i no, ja nie jestem przekonana, czy rząd zdecyduje się pójść na wojnę z tak wieloma środowiskami. No, ale pani premier bardzo zdecydowanie zapowiedziała, że ta ustawa zostanie wyprowadzona do końca i pani minister Zalewska gwarantuje, że to będzie ustawa przygotowana dobrze i na czas. No tak, ale tam pojawiały się już pewne wypowiedzi, które mogłyby sugerować, że pewne elementy jednak zostaną wprowadzone trochę później, że może nie, że może będzie, może to zostanie jednak przesunięte. Pani Agato, proszę sobie przypomnieć, właśnie w tym momencie, kiedy pojawiły się te sugestie, że być może reforma zostanie opóźniona, czy też przełożona o rok, prawie natychmiast bardzo właśnie zdecydowanie odezwała się pani premier, która te spekulacje przecięła. No bo jak nie wie, co powiedzieć, to jakie są spekulacje? Panie doktorze, do czego się spodziewać? Znaczy tutaj jest, no mamy jakby, moim zdaniem, to dwa podstawowe takie pola jakby tej całej sprawy. Znaczy, po pierwsze, oczywiście jest kwestia zmiany systemu i tutaj rząd powołuje się między innymi na badania, na opinii publicznej, że 70% ludzi jest za zniesienie gimnazjów, że chcą powrotu do tego systemu 8+4. I to jest ten PiS, jaki w tym stopniu szedł w czasie wyborów, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że PiS także mówił o tym. Natomiast miała być zmiana systemu. Jesteśmy w Polsce, od razu, żeby tutaj oni nie mieli pola nawigacji, manipulacji, bo Żydzi z Czerski, jak nie pod prawosławny plan dla Ameryki, Białystok się podszywają, to podszywają się pod Amerykę, udają Amerykę. Tutaj nie jest Ameryka, tu jesteśmy w Polsce. I oni też jakoś Polacy, oni są Polakami, oni jako Polacy są tutaj w Polsce, na Czerski 8 na 10. I oni, Radio Tok FM nadaje z Czerski 8 na 10. Zapraszamy, jesteśmy wszyscy w Polsce, żeby to nie było tak, że oni nie wiadomo skąd nadają, na przykład z Anglameryki Białysa, o sytuacji tutaj, co się dzieje w Polsce. Nie, oni nie nadają i specjalnie tutaj my robimy poglądy, nasza kamera Google poglądy robi, to wszystko jest edukacyjne. My czasem przeżyjemy ruch kamery, czasem kamera spada, czasem coś leci, coś się przejdzie, wieje, obraca się. Radio obrotowe, europejska warbida i u nas wszystko jest edukacyjne, bo wydarzenie w Wielkiej Brytanii, które spowodowało duży wzrost
właśnie do tej ustawy oświatowej. Ona jednak została błędnie odczytana i trochę nadano innej wymiary rzeczywiście miała. Tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście wczytamy się w słowa, które wypowiedział prezydent podczas wywiadu telewizyjnego, to tam nie pada słowo, Proszę Państwa, my nie płacimy żadnych tantiemu, ani nie pobieramy żadnych pieniędzy, nic, bo nie chcemy. Bo jeżeli ja
30 parę lat głoszę wam, nie więcej, teraz to już 40. Głoszę o Królestwie Bożym, proszę Państwa. Tak, 40 lat przyjechać. Wszystko odjechałam. Zaprawdę, że tak powiem. Na obozy, żeby głosić rosyjski pionierski, na kongresy. No i po prostu też musiałam wybyć z siedliska domowego, wybyć z Ameryki Białystok. Wybyłam szybciutko, żeby poświęcić swoje życie, nie jako ofiara na palu, czy wydać się zabić. Poświęcić się jako pionierka, pełnoczasowa, żeby głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Dlatego tu wspominałam, że znałam też takich pionierów, a to stąd, a to stamtąd, a to stąd z Polski, a to stamtąd z Anglii, Ameryki Białej, a to z Suwał, a to z Anglii, Ameryki Białej, z pionierów, którzy na przykład Suwał. Był stan wojenny, uciekli. No i tu w Warszawie, w Radzymiu, był punkt pionierów, no to 35 osób, więcej. Pionierzy się spotkali i opowiadali, Boże, jak ja wrócę, jak jest stan wojenny, co przepustki pociąga. Jak ja wrócę, nie martw się, Panu Bogu jesteśmy oddani. Możemy głosić teraz tu, możemy głosić potem tam. Nie musimy wracać do rodziny, bo matka zgrzytała zębami, bo ojciec zgrzytał zębami. Także proszę Państwa, nie da ci ojciec mówić w Warszawie, nie da ci matka, ale to z innego powodu, z powodu biedy, z powodu skąpstwa, z powodu braku gościnności tutaj w Warszawie. Ale mówię też jednocześnie o kurczaczku. Ten kurczaczek uciekł z Bydgoszczy. I tam matka na niego krzyczała, jeździła po nim jak po łysej kobyli. No to dziecko uciekło od matki. I teraz matka robi tą tego ubezwłasnowolnią. A te prawa w Polsce są już teraz całkiem inne. Tu proszę dokładnie słuchać komentarze Radia Kochel, Eurokomisita, Barbie Baby Langston Extra. Jakieś 300 audycji do tyłu znajdziecie. Proszę Państwa, ciekawe są wypowiedzi, że prawo w Polsce się zmienia, że osoby niepełnosprawne, osoby nie tylko niepełnosprawne, ale też które, tak jak kurczaczek niepełnosprawny na umyśle, mogą robić to, co mogą wybierać i wejść, że nie można ubyć własnowolni. Teraz przychodzą nowe prawa, że od matki, od ojca nie oddzielaj, nie zabieraj, bo to najprościej by było i co? Do domu dziecka oddasz, do więzienia oddasz, po co to, na co to komu? Jak ktoś podejrza, bomby robi, no to jak ten Bruno jakiś, może na pewno. Także proszę Państwa, proszę być z nami, prawo się zmienia. No i teraz nawet są oburzeni, że sędziowie no, nie będą mieli takich praw, że ktoś nad tymi sędziami, a mówili, że dużo żydostwa jest, mówili, że dużo tego złego. Ja mówię, no zobaczymy, popatrzymy, przejrzymy. Także to nie jest tak, że linia mycia zaczęła rządzić, działać i już wszystko nagle się zmieniło. Nie. Zobaczymy, przejrzymy, gdy nadaje. Może nie, to daleko idąco była po tej cywilizacji, ale potem była w tej zachodniej rodzinie na przykład konkurencji z Chinami. Wielkimi Chinami, jak to dobrze wyglądało. Udany resort, to już tak został opowiedziany. Zawaliła się cała jej polityka całej jej pomysł. Mamy właśnie to, co przed chwilą zapowiedź, że nie będzie zmiany, czyli postulowała, że całe 4000 ma być utrzymana. Co oznacza de facto, że w kieszeni podatników nie zostanie 20 miliardów złotych. W momencie, kiedy byłaby podniesiona ta kwota do 8000, 20 miliardów złotych podatnie to nie do kieszenia. Ale tu jeszcze jedno zapytanie, że prosi po raz drugi do tej samej rzeki raczej będzie to, jeżeli dojdzie do władzy, nakazanie to należy się do końca listopada tego roku. Nie jest zakazane go powstrzymywanie. Której mówię, no, wychodzi naprzeciw tym żądaniom Trybunału, bo jakieś prawo trzeba porozumienie z Rosją nie może
akceptację. Są dwa zalecenia Trybunału. Jedno to jest podwyższenie tej kwoty, które jest rzeczywiście wyjątkowo. To, że granice zostały ustalone, że one są nienaruszalne, że osoby nie może Krymu, Ukrainy, to jest naprawdę bardzo niewiele. Czy jak słyszę nawet innymi krajami, które stosują to rozwiązanie, to jest bardzo, bardzo mało kwotę. To znaczy, że w skali całego roku, jeśli zarobimy powyżej 3000 zł tym kawałkiem, to zaczynamy podatek dochodowy. To jest naprawdę coś, co nie powinno się dokonywać. I to jest jedna rzecz, że Trybunał nakazał podwyższenie tej kwoty, a druga rzecz, że nakazał waloryzację tej kwoty w każdym roku. Ona nie będzie waloryzowana, więc de facto znowu tutaj nie jest wykonywany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz będą informacje w Radiu Tok FM, że to zalecenie będzie uwzględnione przy okazji reformy podatku i wprowadzenie przeprowadzania tego jednego podatku, którego rozpoczęło. Znaczy to jest moim zdaniem taki bardzo ważny, fundamentalny sygnał, że widać, że w budżecie nie ma na wszystko pieniędzy. To znaczy tak to bardzo kolokwialnie można powiedzieć. Są obietnice wyborcze, tu de facto jakby rząd pokazuje, no, że nie ma możliwości tak zrealizowania. I w tej chwili ten budżet, sprawa budżetu, moim zdaniem coraz częściej będziemy właśnie o tym dyskutować. Znaczy będzie teraz, wejdziemy w fazę taką, że rząd będzie musiał decydować, jedną grupą będzie musiał zabrać pieniądze, żeby innym przekazać, tak? Czyli wejdziemy w zupełnie inną logikę, bo tak do wyborów PiS też takim pewnym przekazem, że de facto no słynne, że uszczelnimy system podatkowy, prawda, nadużycia, sprawa VAT i tak dalej, i z tego, prawda, mówiło się o tych 80 miliardach złotych, które pozyskamy i z tego praktycznie te wszystkie obietnice roboty zrealizujemy. Dzisiaj widać, że to nie jest taki proste, tak? Ten scenariusz nie jest taki prosty. Widać już, że niektórym trzeba będzie zabrać, żeby innym dać. To jest jeszcze jedna sprawa. No i wrzutka ze środy poselski projekt o funduszach zamkniętych inwestycyjnych, które też mają dać budżetowi dodatkowo 2,5 miliarda złotych, ale to będzie kosztem ludzi, którzy inwestują w funduszach, prawda, inwestycyjnych. W związku z tym widać, że wchodzimy w zupełnie nową logikę. Znaczy z logiki takiej, że wszystkim damy, obiecaliśmy i wszystkim damy, że tak powiem, porówno, albo teraz jednak wracamy do logiki. Jednym musimy zabrać, żeby innym dać. No i w tym momencie możemy trochę w końcu powiedzieć, że budżet poszukiwał, bo rzeczywiście te wydatki, które są związane z tym pod plus, czyli z tym programem, który pomału zaczyna się rozkręcać, czyli mieszkanie plus, napożera olbrzymie kwoty, ale jednocześnie przy tych kwotach finansowych, o których mówił pan doktor, no, pojawia się kolejny projekt, kolejny pomysł na pewnego rodzaju rozdawanie pieniędzy, czyli projekt zażyciela i te 4000 złotych, które proponuje rząd. No i tutaj druga ciekawa rzecz, to znaczy, trudno się przyczyło tym 20 minut, kiedy rząd zrozumiał się liberalizacji prawa rozporządzeniowego i zwolennicy, czy też członkowie tego rodzaju ugrupowań trwają, będą mówić dokładnie już teraz. Co tydzień coś nowego. No, trudno się dziwić. Ja nie widzę tutaj cudu. I nad dziećmi, i w ogóle wsparcie dla rodzin. To jest coś, co nie wie, o czym stopniu zajmowały się poprzednie rządy, albo robiły to na łapu capu, albo jakoś tak gdzieś tam zupełnie punktowo. Takie programy jest potrzebne w tym kraju. Natomiast to, w jaki sposób rząd to robi i z której strony się tego zabiera, jest to przekonujące, że polityką prorodzinną jest całkowicie zakaz aborcji, a to dając po prostu jakiś absurdalny 4000 złotych jednorazowo dla rodzin, czy dla matek, czy dla dziecka, które rodzi się z niepełnosprawnością. No to jest zdumiewające, to jest politycznie bardzo niemądre i w oczywisty sposób budzi opór różnych środowisk. Ale panie redaktorze, być może te zarzuty tak naprawdę są niesprawiedliwe, bo gdybyśmy się wsłuchali,
słuchali uważnie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Propozycja padła, ale potem od razu pani premier zauważyła, że to jest dopiero no, pewnego rodzaju pierwszy informacje etap. Cały pakiet rozwiązań pomysłów ma zostać przedstawiony. Filip Kakusz, zapraszam 66 osób, które mają zasilić szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, złoży dziś uroczystą przysięgę, mimo że przepis o utworzeniu nowego rodzaju sił zbrojnych jeszcze nie ma. Na razie projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony został przyjęty przez Radę Ministrów. Antoni Macierewicz chce, żeby nowelizacja weszła w życie od nowego roku. Nad nowymi przepisami w nocy debatowali posłowie o założeniach ustawy i wątpliwościach opozycji w informacjach TOK FM o 10. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski ma dziś stawić się w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowiska w NIK. Kilkanaście dni temu Sejm na wniosek prokuratury uchylił Kwiatkowskiemu immunitet. Chciał tego sam Kwiatkowski, który zapewnia, że nie popełnił przestępstwa i zależy mu na tym, by sprawa niezwłocznie została skierowana do sądu. Słuchasz informacji TOK FM. 10-godzinny rozejm obowiązuje dziś w syryjskim Aleppo. Uzgodniona przez Rosję siły rządowe z serii przerwa humanitarna ma umożliwić cywilom i rebeliantom opuszczenie obrażonych dzielnic, jednak opozycja odrzuca przerwę w walkach jako oszustwo. Według opozycyjnego syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka zeszłej nocy na kilku frontach w Aleppo wybuchły walki między siłami rządowymi a rebeliantami. Podczas ogłoszonego w październiku 3-dniowego rozejmu w Aleppo organizacjom pomocowym nie udało się ewakuować z miast na chorych i rannych. Światowe porozumienie klimatyczne z Paryża oficjalnie wchodzi dziś w życie. Umowa wypracowana w grudniu zeszłego roku ma zahamować wzrost globalnych temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. Do wejścia w życie umowy potrzebna była ratyfikacja przez 55 krajów odpowiedzialnych za 55% światowych emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie przepieczętowała zgoda Unii Europejskiej. Spowoduje protest i w słuszny sposób spowoduje protest. Pogoda. Na termometrach jest w ciągu dnia od 4 do 8 stopni na północy kraju i na krańcach zachodnich jeszcze sporo chmur i przelotny deszcz. Poza tym jednak deszcz, słońce. Jutro i pojutrze będzie nieco cieplej, ale pochmurno i w wielu regionach mokro. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Marszałkowski, proszę o tym chodzić. Ja sama raz tu się przymierzyłam z kamerą, patrzę, a tu stoi 1000 policjantów. I co? Kaski mają, te hełmy. Ojej, z bronią, ja mówię, wąż, weź ty, zarzuć się cegłówką, to ciebie zaraz zamordują normalnie. No, także proszę państwa, ta Warszawa jest agresywna, bo te mohery to one same nie wiedzą, czy ta policja dobra, same nie wiedzą mohery, czy ta policja jest zła, bo Świadkowie Jehowy jednoznacznie mówią zawsze tak samo dziecko mądrzejsze od profesora waszego z Uniwersytetu Warszawskiego, dziecko powie, że policja pilnuje porządku. To jest dopuszczone przez Boga. Skoro Bóg dopuszcza złych, aby źli panowali nad złymi, no to lepsze zło w tej sytuacji policja musi wyjść. Świadkowie Jehowy to wiedzą malutkie dzieciątka, nawet to wiedzą. Dlatego mówię, że jak będziesz chciała być aż taka bardzo mądra, to głupią zostaniesz. Chcieli być mądrymi, Biblia mówi, tak się mówi. Także proszę nie przeżywać na punkcie tytułów, doszedł doktor habilitowany i innych podobnych, bo to teraz, w XXI wieku, jest śmieszne. W XXI wieku wszystko diametralnie się zmieniło. Szkoda, że ta ślepawa von Lipski nie zauważyła tego, no bo ona wciąż tę firmę jakoś za darmo chce, proszę państwa, założyć, ale coś jej nie wychodzi, biega jak kot w pęcherze, jest głodna, nie ma co zeżreć, zjeść. Także jak nam tu kromka spadnie chleba, to ona to wyszukuje, szybko je jak mysz. Zresztą mysz nie chodziła. I ona to zeżera wszystko w tym domu, co tutaj nam gdzie wypadnie, zostanie. Także buziaczki od śmietnika przechodzą do śmietniczki w Warszawie. Do śmietnika wchodzą w Warszawie. W Warszawie kaszlą, w Warszawie pogrunkują, w Warszawie breszą. No, jak kopcą papierosy jeden za drugim. Gdybyście państwo
pojechali do Anglo-Ameryki Białystok, to tam tak nie kopczą tych papierosów, bo tam nie to, że prawo i sprawiedliwość, tylko jest prawosławie. Prawosławie. A prawosławni ludzie, no to przecież nie palą papierosów. Mam nadzieję, tyle co tutaj ci Moherowie. Jeden za drugim. Jeden za drugim. Przeklinają Moherowie. Ja mówię, no ciekawe, która to ta. No ciekawe, która to ta. I zaproponuje coś większego, można powiedzieć coś wolniejszego, tak? Natomiast to jest moje takie jakby rozmowacje do mniemania. Natomiast naprawdę uważam, że z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości tutaj popełniono błąd, bo w polityce społecznej akurat PiS jest wiarygodny. Mógł spokojnie poczekać i pokazać szerszy projekt. Chciał się ten projekt dorysować do sukcesu 500+, do innych spraw, które PiS robi. A tutaj moim zdaniem bieżąca polityka, bieżący PR zwyciężył nad pewną długofalową linią polityczną. Inna jest rzecz jest taka, że zbliża się na rocznicę powołania rządu, rok od ekspozycji pani premier. No i być może jest to takie zagranie, które pozwoli po prostu się pochwalić, że rzeczywiście coś zrobiliśmy, złożyliśmy jakiś kolejny projekt. No i inna rzecz jest taka, że tego rodzaju działania podgrzewają konflikt polityczny. Faktycznie powoduje, że środowiska... Uważać na mataczka żydowskie, na to jak oni mówią. Czasem mówią no, dwie godziny. Rozumiem, że w jakiś sposób kształtujemy też sobie opozycję. Bo to jeszcze chyba tej dziesiątej nie ma, dlatego... Zamiast, obrzydliwe. Że PiS wybrał taką drogę, zresztą wiemy, co działo się też przez cały rok i było budowane na konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Że PiS nie wybiera takiej drogi spokojnego zarządzania i pokazywania, że po prostu my w spokoju właśnie realizujemy tą politykę społeczną i troszczymy się o obywateli, tylko nieustannie podgrzewamy różne konflikty. No i tu niewątpliwie tak jest, że wiele środowisk zostało przez to zmobilizowanych. Ale nie możemy też nie brać pod uwagę czegoś takiego, że jest to po prostu, mówiąc brutalnie, głupota ludzka czyjaś, że ktoś czegoś nie domyślał, nie przemyślał. Brakuje krytycznego spojrzenia na pewne pomysły. Znaczy kogoś takiego, kto mógłby usiąść do stołu razem z panią premier, z ministrami, no i być w takiej permanentnej kontrze. No właśnie po to, żeby wyłapywać pewne zagrożenia, które potem i tak wychodzą. To jest, moim zdaniem to wynika z tego, że PiS otworzył sobie za dużo frontów, tak? I potem jak otworzył za dużo frontów, to też jest taka tendencja, żeby te fronty stosunkowo szybko zamykać, tak? I tutaj moim zdaniem to jest taka właśnie to o czym mówiłem, to jest ten grzech pierworodny. Szybko zamknijmy front sprawy ustawy antyaborcyjnej, tak? Bo tutaj to nam się nie udało, zrobiliśmy podejście, ale no padła pewna deklaracja, premier Szydło obiecała, szybko wywiążmy się z tego, jakby na jakiś czas mamy tą kwestię załatwioną, ale to naprawdę może się okazać, że właśnie nie mamy załatwioną, bo ta propozycja jakby podgrzeje temat i ten temat jakby generalnie dalej będzie funkcjonował w opinii publicznej. Czyli zamiast zamknięcia frontu pod tytułem aborcja, będziemy mieli nadal uchylony front pod tytułem aborcja i zupełnie nowy front pod tytułem projekt za życiem. Tak, znaczy tak. Ja tak uważam. Tak, że ten zakładam, że to miało zamknąć tą dyskusję przynajmniej na jakiś czas, moim zdaniem rządowi nie uda się zamknąć tego tematu. No to w takim razie jeszcze jeden temat, który my musimy otworzyć, a czasu mamy coraz mniej. Wczoraj w nocy, właściwie dziś w nocy, burza w Sejmie, burza dotycząca obrony terytorialnej. Kolejny projekt, który no, wydaje mi się, że chyba mimo wszystko z pewnym zdziwieniem to stwierdzam, też wywołuje kontrowersje. No bo wydawało się, że jeżeli chodzi o obronę terytorialną, to akurat jest polityczna zgoda. No ale jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Znaczy tutaj mamy dwa filary, tak? Znaczy dwa filary, które Antoni Macierewicz w swoich działaniach w ostatnich miesiącach pokazuje. Znaczy po pierwsze, jemu zależy na tym, żeby wojska NATO na stałe były obecne w Polsce. No i tutaj i można powiedzieć, po szczycie NATO w Warszawie to się udało. Nawet mamy mieć do czynienia z przyspieszeniem. Podobno w styczniu już mają wojska amerykańskie wejść do Polski i jeszcze inne, ale przede wszystkim Amerykanie. I sprawa obrony terytorialnej. I tutaj no, PiS też sygnalizował w swoim programie. To nie jest jakby kwestia nowa, to nie jest jakby zaskoczenie. Po pierwsze, że sprawa, że sam model armii zawodowej, który został przyjęty prawda, kilkanaście lat temu tak naprawdę w Polsce, to nie jest niewystarczający model dla
dla Polski. To jest po pierwsze. Ale po drugie, mamy zagrożenia, prawda, zewnętrzne, mamy sytuację na Ukrainie, przysłowiowy syndrom zielonych ludzików, prawda, to wszystko wiemy tą sytuację i w związku z tym potrzebna jest niejako naturalny związek wojska ze społeczeństwem. No tak, ale panie doktorze, to mimo wszystko, ja się będę upierał przy tym, nie powinno wywoływać takich kontrowersji, jak wywołuje, nie wchodząc w szczegóły oczywiście, ponieważ o takich pomysłach, o takich planach mówił już i poprzedni rząd, który też no, pewne rzeczy chciał korygować i zgłaszał nowe pomysły i nowe rozwiązania dotyczące również obrony terytorialnej. Więc pytanie, skąd ta burza? No na przykład stąd, że nie jest wcale prawdą, że jest zgoda co do tego, że obrona terytorialna jest potrzebna. Faktycznie zgłaszała takie pomysły również Platforma Obywatelska i minister Siemoniak i Bronisław Komorowski byli zwolennikami takich rozwiązań, ale nie ma co do tego zgody wśród nawet osób, które zajmują się wojskowością, że jest to w ogóle coś, co jest jakkolwiek przydatne, jeśli chodzi o obronność kraju. Po prostu w tej chwili zupełnie innych narzędzi się używa i no, moim zdaniem jest to kolejny projekt populistyczny, który faktycznie, tak jak pan powiedział, ma pokazać pewien związek wojska z ludźmi, ze społeczeństwem, natomiast zyski z tego takie na polu obronności realne są niewielkie. To jest bardziej projekt PR-owy po prostu, który ma no jakoś przysłużyć się dobremu obrazowi armii i wcale mnie nie dziwi, że no niekoniecznie opozycja jest za tym, żeby teraz to wprowadzić. To ja chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Znaczy ja nie jestem specjalistą obrony terytorialnej i nie zamierzam tutaj wydawać sądów, natomiast no, tego typu rozwiązania są przyjęte naprawdę w bardzo wielu krajach na całym świecie, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, przypomnijmy o Gwardii Narodowej, więc to jakoś funkcjonuje teraz. Dwa, mimo wszystko mogą dziwić trochę zastrzeżenia, które w tej chwili zgłasza były minister obrony, pan Siemoniak, no trochę wyszydzając na przykład to, że taki żołnierz obrony terytorialnej, on będzie w roku szedł na 2 tygodnie ćwiczeń i tyle, i to ma wystarczyć, to na tej zasadzie obrona terytorialna trochę działa i funkcjonuje i dokładnie tak samo wygląda to w innych krajach, które tego typu formę sił zbrojnych na swoim terenie również realizują, więc no, te złośliwości mam wrażenie są chyba trochę nie na miejscu, skoro sam pan Siemoniak też na poważnie tego typu powołanie formacji rozważał. Znaczy sprawa Wojsk Obrony Terytorialnej moim zdaniem jest też pewnym próbą zagospodarowania pewnego fenomenu ostatnich lat, który się pojawił w opinii publicznej. Znaczy to jest fenomen na przykład grup rekonstrukcyjnych, różnych środowisk, grup młodzieżowych, które się odwołują do pewnego etosu historii, do etosu wojska, prawda? I tutaj mamy spór oczywiście polityczny, to znaczy w dużym stopniu Prawo i Sprawiedliwość odwoływało się do tych grup, też w kampaniach politycznych, w kampaniach wyborczych, a z drugiej strony no, Platforma patrzy na to oczywiście krytycznie, tak, i opozycja. I są zarzuty, że to jest, nazwijmy to, będzie to w cudzysłowie armia partyjna, czy tylko jednej strony politycznej, prawda? Tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, o tym, ten spór przede wszystkim ma kontekst polityczny, dlatego że sam model obrony terytorialnej to jest dokładnie model, nie wiem, Gwardii Narodowej w Stanach Zjednoczonych i to nie jest nic jakby nowego, tak? Tylko kontekst jest istotny, w sensie, że opozycja moim zdaniem obawia się, że zostanie wykreowana, zorganizowana grupa aktywna, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, która może być w jakimś kontekście grupą wykorzystaną politycznie. I moim zdaniem to jest obawa opozycji, a nie to, że taka grupa, czy taki, takie wojska, czy taka służba nie jest przydatna. Bo moim zdaniem w kontekście sytuacji geopolitycznej jest przydatna, no bo nie ma co ukrywać, że pokazanie na przykład też Rosji, prawda, innym państwom, że Polska jest w stanie zorganizować dodatkową taki segment kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy w sytuacjach zagrożenia są w stanie być zorganizowani i wystąpić aktywnie, to jest to oczywiście walor, to jest plus w obecnej sytuacji. No tak, tylko że nie żyjemy już w czasach, kiedy Gwardia Narodowa realnie mogła brać udział w walce, ponieważ jeśli Rosja użyje
broni, którą dysponuje, to naprawdę żadnego znaczenia nie będą miały jakieś oddziały lądowe i kilka tysięcy czy kilkanaście osób z karabinami. To jest ta specyfika i ta obrona terytorialna. No właśnie, ale to jest wojny hybrydowej jest bardzo dobrym elementem. Wsparciem dla wojska, a nie alternatywą. Ja jednak bym się upierała, że to jest coś, co ma bardziej budować związki państwa ze społeczeństwem i budować dobry obraz czyli państwa. Jednak bardziej ten natomiast, wydźwięk polityczny. Tak, natomiast też zgodziłabym się z tym, że faktycznie obawa polega na tym, że te oddziały, które pojawiają się w różnych miastach, ad hoc formowane, słyszeliśmy o tym w Łodzi, które mają w cudzysłowie bardzo dużym chronić społeczeństwo przed imigrantami, przed uchodźcami, że one zostaną zalegalizowane w formie obrony terytorialnej. No i drodzy Państwo, niestety tu bardzo wyraźnie i mocno musimy postawić kropkę i bardzo krótko się pożegnać. Pani Agata Szczęśniak i dr Andrzej Janusz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Reklama. Mamo, skąd on się tutaj wziął? Zaprosiła mi to wszyscy twoi znajomi z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bawcie dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Smartfon LG X-Screen z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 13 megapikseli już za 749 zł. Mediamarkt.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odplamiacza do tkanin Vanish Gold Pink, która spadła o całe 6 zł. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic, edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup telewizor LG 55 cali Ultra HD Smart TV za 3299 zł i wybierz sobie dowolny prezent do 300 zł. Sprawdź w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Olej dokuczonosyk. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Telewizor Samsung 55 cali, Smart TV z wbudowanym Wi-Fi oraz funkcją Bluetooth. Już za 2999 zł. Mediamarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jest 10. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
W Sejmie dziś trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodzin za życiem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek powiedział w Polskim Radiu 24, że do tej pory potrzeby osób upośledzonych i niepełnosprawnych były lekceważone. Pamiętamy protesty, przykuwanie się rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi w Sejmie. Jacek Sasin podtrzymuje obietnicę Prawa i Sprawiedliwości o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Zostanie zrealizowana od stycznia 2018 roku. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski składa dziś wizytę na Cyprze, gdzie rozmawia między innymi o kryzysie migracyjnym. Polska nie może się kojarzyć ludziom, którzy do niej nie chcą przyjechać, jako kraj przymusowego osiedlenia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Sejm wznowił posiedzenie nad projektami dotyczącymi podatków. Na Wiejskiej jest reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Podatki nie będą jedynym tematem tego dzisiejszego, ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Za półtorej godziny w Sejmie rozpocznie się blok głosowań. Jednym z najważniejszych, chociaż raczej z góry przesądzonych, będzie to nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Wniosek w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska w związku z planowaną przez szefową MEN reformą systemu oświaty. Wczoraj w Sejmie odbyła się na ten temat gorąca debata. Premier Beata Szydło, broniąc minister edukacji, mówiła, że polska szkoła potrzebuje zmiany systemowej, a reforma jest wynikiem wsłuchania się w głos wyborców. Szefowa rządu zapowiedziała, że projekt reformy zostanie przyjęty na posiedzeniu jej gabinetu w przyszłym tygodniu. Sejm będzie też dziś głosować nad poselskim projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która między innymi nakłada na wszystkich sędziów zakaz dodatkowej pracy z wyjątkiem zajęć na uczelni, a na sędziów po 70 obowiązek składania zaświadczeń o stanie zdrowia. Posłowie zajmą się dziś także zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów o VAT zakłada m.in. utrzymanie wyższych stawek podatku do końca 2018 roku. W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dotyczy on utrzymania na dotychczasowym poziomie 3091 zł. Późnym wieczorem zacznie się natomiast pierwsze czytanie ustawy o organizacji trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, która reguluje m.in. sposób wyboru prezesa Trybunału. W Sejmie odbędzie się też trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Przypomnijmy jeszcze, że mimo że ustawy jeszcze nie ma, dziś we Wrocławiu przysięga pierwszych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złoży o 66 osób. W ciąży i ich rodziny za życiem przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek powiedział w Polskim Radiu 24, że do tej pory potrzeby osób upośledzonych i niepełnosprawnych były już zaważone. Jego zdaniem poprzednie rządy nie uznawały tych osób za istotną część elektoratu. Poseł Żalek przyznał, że przedstawione w projekcie ustawy za życiem rozwiązania są niewystarczające. Kwitnie biznes wyłudzania dla nich pozwoleń na pracę. Zgłaszający się do pośredników pracodawcy to w praktyce często podstawieni figuranci. To ma się zmienić. Urzędnicy mają zyskać m.in. szersze uprawnienia do kontroli i odmawiania wydawania takich pozwoleń. Inicjatywę chwali Andrzej Kubisiak z firmy Work Service. Nie ma takiego nadzoru, co się z tymi osobami dzieje. To w niektórych skrajnych przypadkach prowadziło do nadużyć. Kubisiak zaznacza jednak, że pracodawcy mają również obawy. Największa to ta o rozrost biurokracji przy zatrudnianiu obcokrajowców. Tego, że ten proces się będzie nam wydłużał, a jeżeli dojdzie do tego, że nie będzie trwał już kilka tygodni jak dzisiaj, jeżeli chodzi o cały proces rekrutacyjny, a przedłuży się on nie daj Boże na miesiące, to wówczas pracownicy z Ukrainy przestaną być rozwiązaniem. W tym roku polskie konsulaty wydały już blisko 950 tysięcy wiz dla Ukraińców. Niewykluczone, że do końca roku ich liczba przekroczy milion. Tomasz Pęskę, TOK FM. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski stawił się w katowickim wydziale prokuratury krajowej. Przedszedł są mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowiska wnika. Będę do Państwa dyspozycji po złożeniu uprzednich wyjaśnień w prokuraturze. To pierwsza formalna możliwość, gdzie mogę się ustosunkowywać do wątpliwości prokuratury. Dlatego od tego rozpocznę. Dziękuję Państwu. 21 października Sejm
bardzo ostro przeciwko panu zaprotestował. Gdyż kor Andrzej Anusz, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyraził opinię, że przyjęcie reformy czyni Brytyjczykom zagłosowałaby na nie. Najnowsze sondaże pokazują, że 51% mieszkańców wysp opowiada się za wspólnotą i boi się konsekwencji jej opuszczenia. W ustawa antyaborcyjna, to się działo wokół tego, że PiS po prostu źle rozegrał tą sprawę. Uważam, że tak samo tutaj istnieje w sprawie reformy systemu edukacji. PiS w tej chwili nie ma do końca opracowanej i sprawnej strategii. I tutaj naprawdę możemy się spodziewać, że mogą być tak zwane też nieoczekiwane zwroty. Sporo rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.radio24.pl. Jacek Sasin podtrzymuje obietnicę Prawa i Sprawiedliwości o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, mimo że nie zostało to uwzględnione w nowelizacji, którą dziś wydaje się Sejm. Poseł PiS, szef Sejmowej Komisji Finansów, powiedział w radiowej jedynce, że na realizację tego zobowiązania potrzeba więcej czasu. Wiele lat na niepani, wiele lat na praktyku nie jest tak, że da się to kwestię uzdrowić od dotknięcia czarodziejskich róż. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy całej kadencji, żeby uzdrowić ze swoich obietnic. Obietnica dotyczy na podatku do podatku do podatku skończyło się na podjętej karuselach i została zrealizowana od stycznia 2018 roku. Ta zapowiedź jest bardzo jasna. Jacek Sasin przekonywał, że przepis o utrzymaniu kwoty wolnej od podatku mogą dotyczyć zarówno starodawskiego samochodu, naszej kondycji psychofizycznej, naszych umiejętności, ale też ostrożności, tej szczególnej ostrożności jesienią, zimą, kiedy to wypadku naprawdę może być bardzo blisko. Od nas zależy, aby ich było jak najmniej. Na wielu trasach pomorza pojawiło się dziś koło leć w sezon, w którym nawet odrobina brawo leczenie uwagi może doprowadzić do tragedii. Można uznać za otwarty. Zdeni Paweł Radziewicz, TOK FM. A kolejne informacje w radiu TOK FM. Pogoda. Dziś będzie padać na Pomorzu i Zachodzie.